Zanim zacznę mówić cokolwiek o tej produkcji, nawet zanim powiem jakieś wprowadzenie, musimy sobie powiedzieć jedno. Jebać Lola, nie grajcie w tą grę. Ostatnimi czasy zastanawiałem się, jakie produkcje umieściłbym na liście filmów, seriali, czy właśnie kreskówek dekady, lub całościowo. Jakie tytuły moim zdaniem powinny znaleźć się na liście najwspanialszych produkcji wszechczasów. Niekoniecznie moje ulubione, ale takie, które uważam, że najwięcej wniosły do tego świata, wywarły największe wrażenie na największej liczbie osób, oraz te, które są lub w moim mniemaniu staną się swoimi klasykami, do których powracać będziemy wiele razy w odległej przyszłości. Jeśli chodzi o filmy aktorskie, to zdecydowanie na tej liście znalazłoby się tutaj chociażby Pulp Fiction, Ojciec Chrzestny czy Odyseja Kosmiczna, a nawet myślę, że umieściłbym tutaj mój ukochany Powrót do Przyszłości. Ci, którzy śledzą moją kartę społeczność, wiedzą, iż cała trylogia zalicza się do moich ulubionych filmów wszechczasów. W przypadku gier umieściłbym tutaj pierwszego Dooma, Super Mario Bros. Czy pierwsze Pokémony, a nawet dopiąłbym do tej listy Metroid i Castlevania jako te gry, które były przodownikami tego gatunku. Z komiksów byłoby mi trochę ciężej wybrać, ale myślę, że gdybym miał wskazać jeden, to byłby to Zrozumieć komiks autorstwa Scotta McClouda. I w ten oto sposób przechodzimy do kreskówek i myślę, że ponownie, jeśli śledziliście moją kartę społeczność, to możecie łatwo domyślić się, o jakie produkcje mi chodzi, gdyż umieściłem je razem w jednej ankiecie z zapytaniem, która z nich waszym zdaniem jest najlepsza. I tak w mojej opinii kreskówką dekady lat 2001 do 2010 jest Avatar Legenda Aanga. Natomiast kreskówką lat 2011 do 2020 jest w mojej opinii Gravity Falls. I tak wchodzimy w obecną dekadę i jasne, coś się może jeszcze zmienić, wyjść jakaś inna kreskówka, która jakościowo przebije Arcane, albo z jakiegoś powodu kolejne sezony omawianej dzisiaj animacji okażą się niebywale słabe, w co wątpię, jeśli mam być szczerym, ale tak. Arcane to moim zdaniem jak na razie bezkonkurencyjny kandydat na kreskówkę dekady. Fabuła Arcane oscyluje wokół bogatego Piltover oraz ubogiego Zaun oraz na ludziach ich zamieszkujących. Kiedy to pierwsze miasto jest miejscem dobrobytu, gdzie ludzie żyją szczęśliwie, wielu z nich może samemu kształtować swoją przyszłość, chociażby mając możliwość studiowania, tak drugie jest miejscem zamieszkującym przez najgorszych oprychów, a ludzie tam żyjący często nie mają co jeść i muszą każdego dnia walczyć o przetrwanie. Ci biedni często są też prześladowani przez tych z wyższych, bogatych klas. I w momencie, gdy jedna grupa społeczna tak z miejsca kategoryzuje każdą pojedynczą jednostkę drugiej grupy społecznej, to często ci ludzie nie mają wyboru i muszą zostać takimi ludźmi, jakimi są postrzegani, gdyż nawet nie dostają oni szansy stać się kimś innym niż tym, kim postrzega ich społeczeństwo. I podobnie jest właśnie tutaj. Początkowo postacie mają omylne wrażenie tego, iż mogą sami decydować o swojej przyszłości. Jednak świat przedstawiony w Arcane jest cholernie brutalny, ale przy tym jednocześnie na swój pogmatwany sposób bardzo realistyczny. Bo nawet jeśli my, czyli ja oraz ci, którzy to oglądają, nie muszą doświadczać tych przykrości jak bohaterowie tej kreskówki, ale jednak wszyscy chyba mamy świadomość, iż takie właśnie niesprawiedliwe zachowania niestety mają miejsce. I tak poznajmy początkowo grupkę postaci, dzieciaków, którzy postanawiają obrabować pracownię pewnego naukowca, aby następnie znalezione tam łupy sprzedać w dolnym mieście. Do tej gromadki należą m.in. Vi czy Powder, czyli późniejsze Jinx. Są one tak naprawdę głównymi bohaterkami serialu, więc cała historia skupia się tak naprawdę na nich oraz dwóch innych postaciach, tym razem jednak zamieszkujących w Piltover. Jedną właśnie z tych postaci jest Jace, czyli chłopak, który studiuje na jednym z uniwersytetów Piltover. To on jest tą osobą, którą obrabowali Vi i reszta. W wyniku tego incydentu wynikło, iż Jace prowadził niezależne badania, w których stara się tak naprawdę opanować niejako magię. W świecie tym magia jest niejako zakazana, uważana za zbyt niebezpieczną, tak więc w wyniku tego Jace zostaje wyrzucony z uczelni. Początkowo miała go spotkać znacznie cięższa kara za to przewinienie, jednak udaje mu się wynegocjować z pomocą innej postaci, bardziej łagodną karę. Nie jest on jednak z niej zadowolony, gdyż uniemożliwia mu ona dalszy rozwój i studiowanie, a jak sam powiedział, był niesamowicie blisko odkrycia czegoś przełomowego, czegoś, co zrewolucjonizowałoby świat na zawsze. Jego potencjał dostrzega jednak inna postać, a mianowicie Victor, który w moim odczuciu jest niepodważalnie najlepszą postacią całego tego serialu. Oferuje on Jace'owi pomoc w rozwijaniu swojego projektu i wraz z nim rozpoczyna pracę nad tą całą magią. I tak naprawdę cała fabuła to historia opowiedziana z dwóch perspektyw. Jedna przez oczy Victora i Jace'a wraz z wszystkimi innymi bohaterami zamieszkującymi Piltover oraz ta z punktu widzenia Vi i Powder, które należą do tego przestępczego półświatka. Z jednej strony ma się wrażenie, że jednocześnie opowiadane są tak naprawdę dwie osobne
historie, lecz momentami zacierają się one, a nasi bohaterowie zaczynają coraz to częściej wchodzić ze sobą nawzajem w różnorakie interakcje, czy to będąc zmuszeni współpracować razem, czy to właśnie odwrotnie, stając po dwóch osobnych stronach barykady, a nam przychodzi obserwować z wielkim zaciekawieniem ich zmagania. Bo tak, serial ten jest niesamowicie angażujący. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, iż jest to najbardziej wciągająca i angażująca fabuła w jakichkolwiek kreskówkach, biorąc pod uwagę absolutnie wszystkie. Na każdym kroku widać, jak doświadczeni są scenarzyści odpowiedzialni za tą historię, czy to racząc nas znakomitymi rozwojami poszczególnych postaci, zagłębiając się też bardzo często w ich psychikę, czy to pod kątem tego, jak rozbudowana i niebywale poważna jest fabuła Arcane. Pamiętam, że praktycznie całość obejrzałem jadąc pociągiem. Była to podróż, która trwała praktycznie cały dzień, a mimo wszystko wraz z tym serialem zleciała mi ona o tak, jakby całość trwała zaledwie kilka minut. Podoba mi się też niesamowicie ten przewspaniały steampunkowy świat, co jeśli oglądaliście mój film o legendzie Kory, to wiecie, jak bardzo ten klimat trafia do mojego gustu. I świat Arcane moim zdaniem idealnie spełnia się jako właśnie ten brudny steampunkowy świat, ale jednocześnie doskonale wykorzystuje elementy, które wraz z takim settingiem się łączą, a twórcy praktycznie co odcinek rozwijają ten świat bardziej i bardziej. I gdy myślimy, że bardziej się już nie da, to ponownie zaskakują nas wspaniałym worldbuildingiem, jednocześnie nikt nie poczuje się zagubiony w natłoku tych informacji. Bo pomimo faktu, iż świat Arcane jest ogromny i przepełniony z wieloma barwnymi postaciami, to nie ma się wrażenia, że jest to zbyt skomplikowane lub że jest tego za dużo. Podoba mi się też kontrast, jaki panuje pomiędzy Piltover a Zaun i to, jak twórcy sprawnie balansują jednym światem a drugim, serwując widzowi na zmianę raz to, a raz to. Osobiście, jeśli mam być szczerym, to najprzyjemniej śledziło mi się ten wątek z Piltover, a dokładnie ten Victora oraz Jace'a. Miałem wrażenie, że był on bardziej ludzki, jednocześnie jednak myślę, że to właśnie ta dolna dzielnica poruszyła mnie bardziej oraz złapała za serce, w szczególności trzeci odcinek serialu, który wspaniale moim zdaniem zakończa pełne wątki oraz otwiera drogę na wiele różnych możliwości. Także myślimy, że zdajemy sobie sprawę, iż dobrze wiemy, w którą stronę to idzie, to dzieje się coś zupełnie dla nas niespodziewanego, bo serial ten naprawdę zaskakuje i praktycznie zawsze w pozytywny sposób. Tak samo warto zaznaczyć, iż serial ten podzielony jest niejako na 3 części i każda z nich domyka w pewien sposób niektóre wątki oraz mówi poniekąd, w jaką stronę teraz zmierzamy. Gdy Arcane wychodziło, odcinki były wypuszczane właśnie po 3 na raz, aby widz mógł co tydzień dostać w pewnym sensie domkniętą historię. Pogadajmy jeszcze przez chwilę o finale, który moim zdaniem jest niesamowity i astronomicznie satysfakcjonujący, ale jednocześnie sprawia, że jeszcze z większą niecierpliwością czekamy na następny sezon, bo kończy się on niejako cliffhangerem. Sama scena herbatki u Jinx chwilę przed końcem ostatniego odcinka też jest cudowna, ale jednocześnie niesamowicie przerażająca, a przede wszystkim kurewsko trzymająca w napięciu. Do tego stopnia, że ja sam przez cały ten czas nie do końca wiedziałem, jak to wszystko się zakończy, pomimo faktu, iż do końca serialu zostało raptem kilka minut. Postacie w Arcane są bardzo barwne i jednocześnie każda w jakiś sposób wyróżnia się na tle pozostałych. Nie tylko za sprawą wyglądu, ale też za sprawą charakterów. Nie mamy wrażenia, że którakolwiek z postaci jest tu niepotrzebna albo że nic nie wnosi do serialu. Każda z postaci ma coś do opowiedzenia i niemal każda z nich jest w mniejszym lub większym stopniu rozwijana. Tak samo konflikty i interakcje między nimi śledzi się z zapartym tchem. Vi jest starszą siostrą Powder, o którą zawsze od dziecka dbała i zajmowała się nią. Nawet w momencie, gdy stała się ona morderczą Jinx, to wciąż kochała ją i chciała ją ocalić, bo dalej wierzyła, że gdzieś tam w środku wciąż znajduje się jej mała i bezbronna siostrzyczka. Vi jest typem postaci, która woli załatwiać wszystkie problemy za pomocą pięści, co idealnie też odzwierciedla się w broni, którą używa, bo są nią takie wielkie mechaniczne rękawice. Początkowo nie darzyłem Vi jakąś większą sympatią, lecz czasem, wraz z biegiem fabuły, zacząłem lubić ją coraz bardziej i bardziej, a w szczególności podobał mi się wątek, gdy musiała połączyć siły z Caitlyn, kobietą pracującą w żandarmerii. Podobała mi się bardzo ich relacja oraz to niejako zderzenie światów, gdy Caitlyn zaczęła rozumieć, że nie wszyscy żyjący tam na dole to brutalni przestępcy, na których trzeba uważać, a Vi, że nie każdy żyjący w Piltover to egoistyczny bogacz, żyjący sobie bezpiecznie w swoim gniazdku i patrzący z pogardą na tych ubogich. Gdy Vi i Jinx były małe i rodzice zostali zabici podczas powstania Zaun przeciwko Piltover, po tych wydarzeniach przygarnął ich Vander, który stał się tak naprawdę ich drugim ojcem. Sam Vander też jest moim zdaniem niesamowitą postacią. Jego celem było sprawienie, aby ludziom z Zaun żyło się jak najlepiej. I ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, jakim autorytetem on był w podziemiu oraz to, jakim szacunkiem darzyli go jego mieszkańcy. Vander jest niesamowicie dobrą postacią. Myślę, że ze wszystkich ludzi żyjących w tym miejscu miał on najbardziej dobre serce.
Powder początkowo nienawidziłem, dokładnie to wszystko, co z nim związane przed timeskipem, czyli też przed przemianą w Jinx. Wkurzała mnie tą swoją nieporadnością i psuciem wszystkiego oraz to, że praktycznie wszystkie złe wydarzenia z finału trzeciego odcinka to poniekąd jej wina. Jednak jedno trzeba przyznać, Powder przechodzi niesamowitą przemianę. Powiedziałbym, że poniekąd jest to wina społeczeństwa, które ją tak ukształtowało, no i trochę byłaby to prawda. I tu wracamy do tego, co mówiłem na początku, że osoby z AUN nie mają innego wyjścia, jak stać się przestępcami, bo jest to tak naprawdę ich jedyny sposób na przetrwanie w tym brudnym i brutalnym świecie. Przemiana ta powiązana też jest poniekąd z traumą związaną z tym, iż Powder obwinia się za wydarzenia z trzeciego odcinka do tego stopnia, iż kompletnie oszalała. Po wydarzeniach z pierwszego aktu serialu Jinx zostaje przygarnięta przez Silco, który niejako jest głównym antagonistą tego serialu. Jest cholernie przerażający, czy to ze względu na jego charakter, wygląd, czy przez pryzmat rzeczy, które robi. Jest on osobą, która rozprowadza po załun pewien narkotyk o nazwie Shimmer, który sprawia, że stajesz się cholernie silny, ale jednocześnie nie możesz się za bardzo kontrolować, przez to stajesz się cholernie niebezpieczny dla samego siebie, jak i wszystkich w twojej okolicy. Dodatkowo narkotyk ten jest cholernie uzależniający i wyniszcza każdego, kto go zażywa, a następnie doprowadza do jego śmierci. Dla mnie coś, co jest wspaniałe w postaci Silco, jest to, jak twórcy przez cały czas zwodzili mnie za nos. Przez cały czas trwania serialu byłem przekonany, iż człowiek ten jedynie wykorzystuje Jinx, bo widzi w niej kogoś, z kogo może mieć dobry użytek. W szczególności w przyszłości, gdy stała się tą pełnoprawną psychopatką, której zlecał różne zadania. Jednak dla mnie najwspanialszym twistem z tym związanym jest to, iż on przez cały czas kochał Jinx i tak naprawdę traktował ją jak własną córkę. Nieironicznie byłem pod wrażeniem tego rozwiązania, bo kompletnie się tego nie spodziewałem. I tu znowu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli to, jak Arcane potrafi być w wielu momentach nieprzewidywalne i zaskakiwać na każdym kroku. Jeśli mam być szczerym, to nie przypadam za bardzo za Jace'em. Kompletnie nie podoba mi się jego charakter oraz stronę, w jaką poszła jego postać. Mówiłem już o nim trochę w momencie opisywania fabuły, więc teraz będzie krótko. Razem z Wiktorem prowadzą badania nad Hextechem, czyli tą wspomnianą przeze mnie magią, którą chcą wykorzystać w celu rozwijania technologii w swoim mieście, jak i na samym świecie. Jest bardzo skupiony na swoich badaniach i wytrwale dąży do celu. Momentami myślę, że aż za bardzo, gdyż kilka razy zdarzyło mu się podjąć kilka niemoralnych decyzji tylko po to, aby osiągnąć swój cel. Jednak moją najukochańszą postacią tego serialu jest Wiktor. Przyjaciel Jace'a, który pomaga mu w badaniu Hextechu, ale później on sam w pełni się temu poświęca. Myślę, że jest on bardzo tragiczną postacią. Myślę, że dobrym określeniem było powiedzenie, iż jest on naukowcem, który zatracił się w swoich badaniach. I moim zdaniem w jednym z ostatnich odcinków następuje piękne zwieńczenie tego wątku, które jest tak cholernie dołujące i depresyjnie, że gdy tylko to zobaczyłem, to płakałem jak nigdy dotąd. Wiktor jest też chory, śmiertelnie chory. Dodatkowo ma problemy z chodzeniem i to jest też jeden z powodów, dlaczego tak bardzo poświęcił się tym badaniom, bo widzi, że jedynym sposobem i szansą na to, aby przeżył, jest wyciągnięcie z tego Hextechu i magii tyle, ile się tylko się da, bo doskonale zdaje sobie sprawę, ile potencjału skrywa w sobie to tajemnicze urządzenie. Na sam koniec pogadajmy o wykonaniu technicznym i myślę, że jest to najbardziej dopracowana animacja, jaką widziałem od lat. To, jak postaci się ruszają, absolutnie wszystko jest tutaj dopracowane tak bardzo, jak się tylko da. Coś, czym najbardziej się jaram, to jest to, jak przepięknie pokazane jest tutaj światło. To, jak pada na wszystkie obiekty i bohaterów. Dodaje też dużego realizmu i wygląda to tak, jakby był to film aktorski, w sensie pod względem operowania oświetleniem oczywiście. Podsumowując, Arcane to moim zdaniem zdecydowanie kandydat na serial dekady i aktualnie wątpię, że cokolwiek w stanie będzie go przebić. Tak więc dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.